dzień, wczoraj wywiozłem sobie to nawozy, uprawiłem jedno pole, a dzisiaj od rana o 6 godziny już walczę na drugim, ponieważ ciągnik siewnikiem przyjechał o północy, więc go zostawili, o 6 już przyjechał siać, więc sieję tamtą działkę, tata mi dzwoni przed chwilą, że tam mu zostało jeszcze z pół hektara, a ja tutaj mam uprawione, widzicie, ile to może być z połowę, więc mam nadzieję, że się wyrobię, najwyżej nie wiem, przyjdę obiadę i będę później uprawiać, już też tak robiliśmy kiedyś, ale mam małą awarię w agregacie, jak wyjdę z ciągnika, to wam pokażę, co to jest, za chwilę wyjdę w sumie, bo kamień, to wam od razu pokażę, co się stało. Patrzcie, jeżdżę bez wałka jednego, tam mam, a tutaj nie ma. Niestety popękał cały, musiałem go wyciągnąć, bo się trzymał tylko na jednym takim płaskowniczku. O, tutaj cały popękany, oni tu tutaj reanimowane, bo druty były dokładane, jak widzicie. Więc będzie okazja, żeby to zrobić. Będzie trzeba komuś zlecić, żeby dobre do tego płaskownika nam porobił na przód. Żeby to jakoś tam jeszcze pochodziło trochę. No, widzicie, to cienkie, wszystko 15 lat już ma, więc miało prawo chyba się rozwalić. A widzicie, warunki fajne. Gleba wilgotna. Dobrze, że było zbukowane w miarę wcześniej, więc będziecie dobrze siać. Deszczu nie widać póki co, ale miejmy nadzieję, że jak zasiejemy, to popamy. No i nie zdążyłem uprawić, tyle mi zostało, a już przyjechał i zaczął siać. Za chwilę nas tutaj miniemy się. O, widzicie? Ale objechałem Czycza, tutaj od drugiej strony granicy też zaczynałem zrobić, więc objeżdżę dookoła sobie, a ja w tym czasie tutaj skończę. Skończyłem uprawiać, a tutaj jeszcze mu zostało do siewu trochę ponad połowa. Jadę odstawić sobie ciągnik teraz. Pokażę wam za chwilę buraczki. Rządki już ładnie widać, ale z bliska nie widać. Na buraka właśnie przejadę przez buraki i odstawiam traktor. O, patrzcie, jak wyglądają buraki. Tutaj rządku na kamerze nie będzie widać pewnie, ale tak to w rzeczywistości widać. A teraz polatamy dronem. Kukurydzę mamy już zasianą, cieszę się, że się udało przed majem, jeszcze 30 kwietnia dzisiaj, ładnie kłosione, ładnie będzie się pryskać, bo znowu na GPS-ie, więc idealnie, podoba mi się to, już inaczej nie będziemy nigdy siać, tylko siewnikiem na GPS-ie. Została mi jeszcze jedna paczka nasion, a zapomniałem opowiedzieć o nasionach, no to później, bo już mam baterię sobą w GoPro, to będę w domu i wam opowiem, na jakie się zdecydowaliśmy, mamy tutaj 3 odmiany. Z Pionera, ale mówię to w domu, bo za chwilę mi padnie bateria. Ja biorę mi Holanda, który tam stoi i lecę do domu już. O, jestem akurat na działce koło domu, na której właśnie orałem się. Zobaczyć, jak tutaj się posiałem. Może coś zobaczyć, to jest ten kawałek, gdzie tutaj orałem po tym
po tym kopcu. Są trochę bryły, grupy, ale nie ma tragedii. Jak będzie padać, to poschodzi. Jak nie będzie padać, to nikt nie poschodzi. Ale powiem wam trochę o odmianach. Mamy 3 odmiany w tym roku zasiane. W tym roku zdecydowaliśmy się na nasiona Pionera. Mamy 3 odmiany takie jak P0039 albo 29. 3,9 chyba, 3,4 chyba, o 3,4. Kurczę, będę musiał się wspomóc telefonem, żeby tutaj nie szczelić jakieś gafy. 8,8,3,4 jest to odmiana bardzo fajna, ponoć rolnicy dobrze sobie ją falą, więc zdecydowaliśmy się na nią i wypróbujemy ją w tym roku u nas na gospodarstwie, czy faktycznie będzie taka dobra. Jest też odmiana P8,3,2,9 oraz odmiana P8,1,7,1. No, więc te 3 odmiany mamy posiane. Część na kiszonkę około 3 hektarów. Jeśli zobaczymy, zdecydujemy się, czy 2 hektary, czy 3, jesienią dopiero będziemy kosić, i około 5 hektarów na ziarno. W tym roku zdecydowanie mniej tej kukurydzy niż inne lata nawet było po 12-13 hektarów, ale z tego powodu, że mamy więcej rzepaku i jęczmienia zimowego, dlatego tej kukurydzy jest w tym roku mniej. Warunki do siewu były bardzo fajne, wilgoci w glebie było po tym, jak włókowałem wcześniej. No więc teraz czekamy tylko, aż wschodzi, urośnie w miarę i będziemy pryskać na chwasty oczywiście. Z utwardzeniami jesteśmy tak daleko, że mamy już zrobione tutaj 2, tak jakby to powiedzieć, segmenty pod wiatą. Ciągnik już sobie zaparkowałem na niego, więc tutaj wyszło około 9 metrów tego betonu. No i jedziemy dalej z układaniem płyt. Mamy ułożone 2 rzędy, codziennie po jednym rzędzie sobie robimy, wiecie, też jest robota inna, na razie tak, więc będą jeszcze 2 rzędy i znowu 3 metry betonu. Trochę nam to czasu zajmuje, bo wiecie, już jest maj. Ale teraz maj powinniśmy trochę nadrobić, maj, czerwiec, wiecie jak to jest, nie? Kwiecień jeszcze siewy, opryski i tak dalej, maj trochę już luźniejszy, same opryski zostaną, a czerwiec to już w ogóle, więc mam nadzieję, że nadrobimy i do żniw zrobimy jak najwięcej, żeby można było żniwa, kurczę, spokojnie jeździć po tych betonach już. Teraz trochę taki czas, bo ciepło, ten beton będzie trzeba od niego bardziej zadbać, bo wiecie jak to będzie wysuszać szybko słoi i tak dalej, więc będzie trzeba go trochę tam do niego się przyłożyć. No więc powoli, powoli idziemy do przodu z tym.